Dobry. Wydawnictwo Klaroskuro. Nie możemy się zobaczyć z Państwem w Piasecznie w tym roku z przyczyn wyższych i musimy przemówić do wszystkich z naszego balkonu. Także przynajmniej namiastka tego, co mogłaby Państwa spotkać w Piasecznie. Ostatnio czytałem, że zawód pisarza jest nudny. Jestem ciekaw, co mi powiedział ja na przykład pani Parsipur, która z powodu tej książki trafiła do więzienia razem z wydawcą w Iranie. Co mi powiedział? Co by powiedział Tahar Jawood, który co prawda nie z powodu tej książki, bo jeszcze nie została przez niego ukończona, ale z powodu swojej działalności publicystycznej, pisarskiej, dziennikarskiej został zamordowany, zastrzelony. Co mi powiedział pan, który jest ikoną walki o pamięć o desaparecidos, czyli porwanych przez służby wojskowe w Ameryce Łacińskiej i zamordowanych. Ktoś, kto cały czas się zmaga z niechęcią establishmentu tamtejszego. Do poznania prawdy, do ujawnienia prawdy, tak? I nie wie, co się stało tak naprawdę z jego siostrą, gdzie została pochowana, kto ją zabił. Co odpowiedział Jurij Mitrofanow, którego żona znalazła w rowie pod Moskwą i do tej pory nie wie, kto przyczynił się do jego śmierci. I tak dalej. To jest Klaroskuro. My wydajemy książki, za którymi stoi coś innego niż nuda. Tak, i dlatego chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę w tych czasach, w takich czasach, w jakich przyszło nam żyć, że książka to nie jest jedynie rozrywka. Może być rozrywką, tak? Mamy wiele książek, które można uznać za fantastyczną rozrywkę, lekturę dobrą do poduszki, lekturę choćby na podróż, tak? Mamy kapitalną serię Noir. Noir, tak, prawda? O. Aczkolwiek to też nie jest, proszę, do końca rozrywka. Część opowiadań oczywiście można tak potraktować, natomiast jest to przede wszystkim daleki od rozrywki w pewnym sensie, że pokazuje strony życia w mieście, o której wiedzą tylko mieszkańcy. Wiedzą tylko mieszkańcy, o której woleliby niektórzy, żeby nie było nic wiadomo, tak? Tak. Nawet tam, na miejscu. Jest to, to tego typu książki wydajemy, jeśli ktoś jest zainteresowany książką inną, która nie powstaje z powodu nudy, czy w mękach nudy, tak. To zapraszamy. Tak. I czekamy na pytania, czekamy na Państwa, można nas odwiedzać na Walecznych, na Saskiej Kępie w Warszawie. Lub też wirtualnie wejść na można wirtualnie. Teraz też wkrótce wydamy 3 kolejne pozycje, bardzo ważne. Najbliższa to będzie 3. książka Sylwii Lebiediewa. Wydaliśmy Granice i Dzieci Kronosa, teraz będzie debiutant. Wydamy również książkę bardzo wybitnej, specyficznej postaci Chilijczyka Pedro Lemebela oraz kolejną część serii Noir. Zbiór właściwie. Zbiór opowiadań, tak, selekcja najlepszych opowiadań serii Noir Amerykańskie Miasta. Także zapraszamy do pozostania z nami i do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy serdecznie.